Do 3 lat więzienia grozi obywatelowi Gruzji, który zaatakował podczas interwencji policjanta na letnisku w Osiecznej. Wobec agresywnego mężczyzny zastosowano dozór policyjny. 22-latek usłyszał zarzut wymuszenia na funkcjonariuszu odstąpienia od czynności służbowych przez użycie przemocy. Mężczyzna, podobnie jak 3 jego towarzysze, odpowie także za kilka wykroczeń. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17 na plaży w Osiecznej. Grupa 4 mężczyzn, 22-latek, 38-latek i 2 44-latków, zakłócała porządek, piła alkohol i nie reagowała na polecenia ratownika. Na miejsce wezwano policję. Mundurowi zdecydowali o ukaraniu mandatami całej czwórki. 22-latek, gdy to usłyszał, zrobił się agresywny, uderzył policjanta ręką w twarz i zaczął uciekać. Policjant użył gazu pieprzowego i ruszył w pościg. W zatrzymaniu krewkiego Gruzina pomagali świadkowie zajścia.